Witam, to jest z tej strony, witam Lukas, no to w kolejnym odcinku z Gothica 3. Lepiej zważaj na ostatnio, słowa. Że tak powiem, trochę nam się udało kościków zarobić, uzyskać dostęp do Gonzalesa, do którego udaje się właśnie w tym momencie. Pozwól mi wejść. Chcę przejść. Możesz wejść. I mamy przynajmniej pewność, że gdzie jest Gonzales, żebym po prostu... Nie widzę go. A tam jest. Oddałeś Morasul wielką przysługę. Ale on mnie bardziej interesuje. Zapewne wiesz także, że zaginął asasyn Ramirez. Tak wiem, nie żyje. Znalazłem Ramireza na polu pełnym ruin. Nie żyje. Ogromna szkoda, ale wiedział, czym ryzykuje. Raczej nie zeżarły go pełzacze piaskowe. Nie, ta śmierć miała związek z jego misją. Masz, to dla ciebie. A dzięki. Coś zajmował się Ramirez? Czym się zajmował Ramirez? Z Ben Sali skradziono transport surowej rudy. Część tego transportu trafiła do kupców w Morasul. Kazałem Ramirezowi zająć się tą sprawą. Badał pewien trop i całkiem możliwe, że tak właśnie było. Sądzisz, że złodziej rudy zamordował Ramireza? Chcę, abyś zajął się tą sprawą. Odszukaj zabójcę i pomści Ramireza. Ale pamiętaj, żeby dorwać właściwego człowieka. No dobra, a co możesz dla mnie zrobić? Co możesz dla mnie zrobić? Dowiodłeś swych zdolności. Będę cię więc nauczać sztuki magicznej. A, miło. Nie, chyba nie. Tu nie mogę. Nieciekawe. Szkoda, pogadałbym już z Gonzalesem, ale... Czego chcesz? Jeśli się okaże, że zaczniemy się atakować, bo wyzwoliłem dwa miasta spod ich władzy. Dobra, no, mamy dowiedzieć się, kto mógł zabić Ramireza. Może pogadam z tym łowcą głów, a jak nie, spróbuję odszukać Mezira z powrotem. Nie pisnę ani słówka. A on nic nie powie. Może stary Mezir coś wie. No w sumie trochę po tych ruinach się kręci, więc może też coś wiedzieć. Dobra. Ruiny jakoś on w tych okolicach kojarzy był. A mały skok nie zaszkodzi. Jako, że ruiny mamy w większości wyczyszczone z różnych paskudztw, to szukanie go będzie trochę łatwiejsze. I bezpieczniejsze. No bo zmogą tego questa. No, tylko szkoda, że właśnie... Gonzales ma ten jeden klucz. Boję się, że jak zacznie nas atakować on, bo będzie za te miasta i wszyscy się na nas rzucą, no to nie uda się zabić misji z artefaktem Illy. No trochę to mnie martwi. No ale cóż, cóż poradzić. Wiedziałem, o co się decyduje. O, jeszcze jeden tu żyje. Myślałem, że wszystkich was ubiłem. A może to był ten, no, co powodował, że tu mnie coś atakowało, a ja nie wiedziałem co. Więc to byłeś ty, cwaniaku. Dobra, to... Ten... On jest gdzieś tam dalej. Tutaj jakoś w tę stronę odbić. On tu gdzieś miał swoje... tereny. Nie, to są namioty. A mnie namioty nie interesują. Co, ja źle poszedłem? Aha, za blisko świątyni podszedłem. Super. On nie był tak blisko świątyni. Stary Mezir. Tu były te pełzacze, on tam gdzieś kawałek dalej mieszkał. Jeśli dobrze kojarzę. Zobaczmy zresztą, gdzie my jesteśmy. On gdzieś w tych okolicach, jeśli się nie mylę. Miał swoje lokum. Na pewno nie było to tak bardzo... Nie było to bardzo blisko tych, no... No, nie było to aż tak blisko tej ciulowej, tej świątyni. Dobrze, chociaż idę. Wait, nie escape dwa razy. Weź tę mapę tak. Ja tu byłem jakoś w tych okolicach, bo ja pamiętam. Będzie gdzieś był w tych okolicach, ale teraz nie mogę coś go znaleźć. A sądzę, że on może mi pomóc. Skoro mieszka w ruinach, to na pewno trochę wie. Szkoda tylko, że te światła, które są zapalone w różnych miejscach, a niewiele potrafią mi pomóc. Gdybym tak zapamiętał, no, jak to się odpowiednio szło, to miałbym znacznie... ułatwioną sprawę.
gdybym zapamiętał coś charakterystycznego, jak to się szło. Prawdę, sprawę miałbym mega ułatwioną. Ale dobra, chyba kojarzę, dobra, się nawet chyba zbliżamy. To się odbijało w jedną stronę. Jakoś w tę stronę to się szło. Jeśli teraz się nie mylę... Chyba tutaj. Bo widzę trochę znajome to obozowisko, ale gdzie jesteś teraz? On tu mieszkał, ale go nie widzę. A, zobaczmy, co my tu mamy. Dlaczego mnie budzisz? Wybacz. Skąd masz surową rudę? Skąd masz surową rudę? Znalazłem. Niezła, co? Tak, tak. Stary Mezir znajduje bardzo różne rzeczy. O. Masz surową rudę? Ja nie widzę surowej rudy. Masz coś ciekawego oprócz tego? A, masz. Dlaczego mnie budzisz? Wybacz. Dobra, może coś ten Hans wie, czy jak on tam miał. Czyli jak coś, to jesteś tutaj, tak. Takie charakterystyczne są te skrzynki twoje. No, dobra, znaleźć mordercę Ramirez, teraz trzeba znaleźć. O, kolejny ognisty golem, myślałem, że wytłukłem. Ilu weź się dało. Ale sorry, ale ja cię zaskoczyłem. Gdzie były te namioty teraz? Tego jednego gostka, to bym z nim ugadał. Czy coś może wie na temat mordercy Ramireza? Dobra, są jakieś namioty, ale nie, to chyba orkowe. Tak, to są namioty orków. Nawet widzę. Tego tylko, to nie trzeba zrobić teraz. Się odwalał ściny. Na pewno są jakieś sprawy, którymi musisz się zająć. Nie, ten gościu mieszkał bardziej jakoś pośrodku tych ruin. Spadaj! I trochę podejrzane, że akurat tam mieszkam. Trochę to jest podejrzane. Mi to jego pobyt trochę tu śmierdzi. Bo, czyli tu jest nasz Ramirez. Tak, czyli to od niego da się dość... Od namiotów da się dość go szybko odnaleźć całkiem. Dobra, to mamy zawsze jakiś punkt zaczepienia. Czy od tych orkowych namiotów wystarczy się kierować prostą ścieżką. Jedną. To już mi trochę ułatwia sprawę. No, a gdzie był ten, no... Gościu, ten namioty jego. Gdzie wy ty mieszkałeś? Tu były pełzacze, wiem, że któreś się... Rozwidlenie. Szło to jakoś to. Dało się do ciebie dotrzeć. Ja z tego pytanie, wtedy to rozwidlenie trzeba było pójść. Tu jeszcze po golemie zostało. Ciałko. Nie, tam nic nie ma. Ale chyba w tych okolicach, jeśli nie mylę. W tych okolicach były twoje namioty. Co nie, kolego? Weź, nie lubi co chwilę ścinek. Nie lubię tego. Tak. Może ty mi coś powiesz ciekawego. To niebezpieczne miejsce! Jazda stąd! To niebezpieczne miejsce! Wiecie, jaki ja mam pomysł ciekawy? Stary Mezir nic mi nie chciał powiedzieć. Dalej, lub szybciej ten F5. To nie... Coś
taki nieuprzejmy, to sorry, ale zrobię ci ładne kuku. Możesz przestać! Ja mam wszystkim ładne kuku. Hasan mi nie chce powiedzieć. Jest trudno, ale muszę zrobić ładne kuku. Nic tu nie ma. Jego szukam. O, list Hasana. Ciekawe, czym jest ten list? Nie ma tu nic więcej. Nic tu nie ma. Ten przeczytajmy. Wkurzyłeś mnie tym, że nie chciałeś ze mną pogadać. Hasanie, do Bensel dotarł stawa. Następną walkę wygram. O, może ty coś ciekawego powiesz. Gdzie są sztabki surowej rudy? Jakiś jeszcze czas temu je sprzedałem. I dostałem za nie niezłą sumkę. Ale nigdy go nie znajdziesz. Pomszczę Ramireza. Tylko spróbuj. Zaraz zginiesz. On żyje jeszcze, tak? Giń. Złodzieje Rudy i Hasan. Dobra. Koniec tego dobrego morderco. Nóż jakiś. Dobra, wykorzystam. To nie jest nad łóżko. Rany to było jak łóżko. A co odpocznę przy ognisku. No, troszkę surowego mięsa się zdobyło. No, ma to teraz z powrotem do miasta. Nic innego mi nie pozostaje. Gdzie tu jesteście moje teleporty? Tutaj. Przepraszam. No, trochę się was już tych teleporcików nazbierało. I jeszcze został mi teleporcik do Isztar jako tako. I wtedy byłyby już wszystkie chyba. To mamy już Ningalu tego. Nie wiem niestety kim jest ten tajemniczy N. No, ale co zrobić? Wiem, kto zamordował Ramireza. Kto za to odpowiada? Asasyn imieniem Hasan. Hasan. Pracował dla Nerusula, który przebywa obecnie w Isztar. Dostań się do Isztar i naprostuj tego Nerusula. Wspomogę cię wpływami Zubena. Zakładam, że Hasan poniósł sprawiedliwą karę za swe czyny. Tak. Zająłem się Hasanem. W takim razie śmierć Ramireza została pomszczona. Dobrze. Proszę, weź to złoto. Co wstępu do Isztar? Co do wstępu do Isztar. Jeśli nadal będziesz pracować tak jak w Morasul, przekonaj kilku innych magów, a uzyskanie wstępu do Isztar stanie się formalnością. A co mam zrobić z Nerusulem? Co konkretnie mam zrobić z Nerusulem? Dowiedz się, kto stoi za kradzieżą rudy. A jeśli okaże się, że to on? Wtedy daj mu ostateczną nauczkę. Moi ludzie może i są łaknącymi złota sukinsynami, ale nigdy nie pozwolimy, aby przeklęci złodzieje tacy jak Hasan zyskali bogactwo i potęgę. Mocne słowa. O, mogę przeczytać, coś ciekawego jest tutaj? Nie ma tu nic ciekawego. A szkoda. Co, Gonzalesie? Pogadaj z nami, czy chcesz nas atakować. Złe wieści. Już więcej. Wszyscy w to Zaraz zginiesz! Zaraz zginiesz! No niestety. No, jego na pewno musimy zabić. Jego też. Teraz szybko na ratunek Angarowi, bo na pewno zaczął atakować. Bezi, błagam, nie ścinaj się, to nie jest dobry moment, takie numery. No właśnie, Angar! Dawajcie, bijcie. Kurde, naprawdę musimy się tego tyku dzisiaj ścinać. Ja tego nie cierpię. No dalej. Dobra robota. Pokaż mu. Hej ludzie, walka.
Kurde, ale mieścina naprawdę, Gotiku. Nie pomagasz mi w tej rewolucji. Ale Gotiku dzisiaj... Nie pomagasz mi w rewolucji. To twój koniec. Angar, żyjesz jeszcze? Ledwo. Tylko mam jakieś czarne leczenie. Chyba miałem coś. Zaraz zginiesz. Powinien był wiedzieć. Dobra, hangar jest cały. Tylko przestań się obijać. No gdzie jesteście? Lepiej zważaj na słowa. Hej, ludzie! Walka! Hej, ludzie! Walka! Twój koniec, padalcu. Hej, ludzie! Walka! Fajnie, że atakują Angara, kiedy mnie nie ma. Ty masz. Hej, co ty wyprawiasz? Pokaż mu! To nie jest ze mną aż tak źle. No gdzie jeszcze są asesyni? Skoro jeszcze rewolucja nie dobiła końca. Tutaj. Ej, ludzie! No chodźcie, cwaniaki. Ej, ludzie! Walka! Gotiku, nie pomagasz mi. Ej, ludzie! Walka! Robieniu ścin, powiem. Ja słodzone mora sól. Przyniosłeś nam zwycięstwo! No i dobra. Nie tak to planowałem, ale dobra, no. Cóż zrobić? Nawet nie straciłem dużo zdrowia, ani razu się nie leczyłem, tylko Angarowi pomagałem, żeby nie zginął. No, to mogę teraz otworzyć te wszystkie kufry tutaj. Bo wśród nich jest jeden, którego bardzo szukałem. Tak szczególnie. Hej ty, co tak się skradasz? Nie interesuj się. O, jeszcze ta skrzynia nawet. Może takiej bardzo nie szukam takich, ale przydają się. Amulet pancerza. O, no nie powiem, ciekawe znalezisko. Jest wśród tego ciężka skrzynia. Wielki inkwizytor. Nie wiem, przecież nie przyda, ale będzie na sprzedaż. Oj, solidny metalowy kufer. Patrzcie no, państwo. Aha, to jest więcej gotówki, tak. Ale mało dla mnie to jest. Zales, mamy klucze. I czwarty. I zapomniałem, że Kalesz chce klucze do świątyni. Co to sobie, Kalesz, ty chcesz? Jak tam? No, level mam ten sam ciągle, ale jesteśmy blisko kolejnego. No, szukajmy szybko jeszcze pozostałych. Czyli nawet do Isztar nie ma co myśleć o tym, że... jako tako tam, no, coś zrobimy więcej niż poza rewolucją. No ale w sumie to tylko ogarnąć świątynię w Morasuli. Viva la revolution, no to nam zostaje. Plus jeszcze, no... jeden odcinek poświęcę na tym, żeby ciężkie skrzynie poszukać. Bo niektóre niestety nie są w takich przyjemnych miejscach jak miasta. Na przykład kilka to jest w okolicach Isztar i gdzieś najbliższych ich. Jak to było inaczej, no. W drodze do Isztar i w okolicach jest prawie aż 6. Widzę, że potrafisz walczyć. Chylę czoła. Asasyni zostali pokonani. Kiedyś pustynia będzie należeć do nas. Proszę, przyjmij to, mój wybawco. O, dzięki. Ty mnie kuźnictwa no nie nauczysz, to wiem. O, tu jeszcze nieobszukany. Pogadamy później. Uważaj na siebie. No i są na zielono już wszyscy. Jak miło. To teraz do świątyni Morasul, bo co innego im pozostaje. Gotiku, błagam cię, choć raz zachowaj trochę się normalnie i... Przyniosłeś nam zwycięstwo! Porozmawiamy, uważaj na siebie.
Nie chcę mi się tu szukać skrzyń już tak, bo w większości te skrzynie już ogarnąłem. Czyli tylko jedno zdanie nieudane. O, nic wielkiego. Teraz to wszystko należy... Do zobaczenia. Miej się zawsze na baczności. Lol, jeden asasyn jest po naszej stronie? Spoko. Chyba już wiele widziałem do was. Świątynia jest jakoś... Mapa świata w tamtą stronę. No, to jest już prosta droga. No to zostaje nam jeden artefakt. Misyjka z piątym, tylko żeby dla punktów była. Ogniste puchary zrobić jeszcze. No i co nam więcej zostaje? Ewentualnie już pójść po tych artefaktach do Xardasa od razu. O, zapomniałem, jak tu jest dużo tych ruin. Ale na wprost jest, no, nasza świątynia. Teraz tylko od Kalesza zdobyć te klucze pozostałe. I do świątyni możemy iść. O, ście szczury. Gotik powoli dobiega końca moja przygoda, więc jeszcze się z wami potłuczę trochę. Powoli dobiega końca. No, chowaj ten miecz. Co jeszcze? Chce się ze mną bić? Bo nie widzę za bardzo, no. Ty? By ty mnie nie widziałeś, ale... No ktoś chce ze mną, albo coś chce ze mną walczyć. Nie wiem tylko co. Dobra, nie widzę nigdzie mojego przeciwnika. Dobra, wisi mi to. Odcinek, który jest, jeśli nie mylę się, 55. Chyba tak. Kurde, fajnie gdyby się udało zrobić tak, jak to było w przypadku poprzednich gotików, no. No jak to było? 22 odcinki gotika jedynki, 44 odcinki gotika dwójki od Skruka. I gdyby to być 66 gotika trójki, no to byłoby nieźle. Oczywiście nie zrobię... Rozerwę cię na strzępy! Ty mnie? Grubas, nie przeginaj pały. Haha, fajnie. Zatrzymaj się, Mora! Porobię cię! To chodźcie się tu, tak chcecie cwaniaki, to chodźcie. Ty sneaky fuckersi was. Brakowało mi pożarnej potyczki z orkami. Ja ci wam dam kusznicy. Szybko. Czyli oni nic mi by nie zrobili, ale głupi grubas wszystko zepsuł. Ten też by się wkurzył, jak tako. Dobra, pierwszy co znaleźć trzeba Kalesza na pewno, bo on ma kluczyk jak nic. Mówił nawet. Kalesz, ty byłeś tutaj? Bezi, błagam cię. Idź płynnie. Nie, tutaj jest tylko zwykły namiot. Dobra. Zabijmy go, będzie na nim łaził. Jeszcze coś jest? Zatrzymaj się, bo będziesz krwawić. Zgniotę cię jak robaka. Będziesz krwawić. No Kalesz, ty byłeś chyba tam... na dole. Spadać. Ej, więc dzisiaj Beź ze mną nie współpracuje ani Gotik. Wszyscy się na mnie zrzucają jak wściekli. Szybko Kalesz w pierwszej kolejności. Szybko! Dobra, mamy z głowy go. Chodźcie, elity, wy jesteście lepiej punktowani, jesteście. Dziękuję za awans na kolejny poziom. To chodź, taki cwaniak jesteś. Asasynie. Sorry, Fasimie, że tak to się kończy. Trudno, wyryżnę was wszystkich w pień.
Mamy kluczyk i razem 4,5 koła dodatkowych punktów. Dobra, zbieraj już. Słyszałem kogoś? Nie, gdzieś jeszcze są na pewno. Muzyka się jeszcze nie skończyła. Idzie kolejny. Oprócz tych dwóch. O, jeszcze jeden. O, była misyjka z tym związana. No i dobra, mamy orków stąd z głowy. Od koła reputacja u koczowników zawsze to jest. Co jest jednak bardzo przydatne też. Dobra, obczajmy sobie szybko też. Co pierwsze, chyba będzie jeszcze świątynia niż branie rzeczy z orków. Chociaż z orków mogą poczekać. Weź tego grzyba głupiego. Dała torków, mamy z głowy już tutaj. Czas na ostatnią świątynię. Aż nie wiesz, że tu już dotarliśmy. Tak daleko dotarliśmy. Dobra. Otwieramy. Otwórz drzwi. I gotowe. Wrota otwarte. Właśnie, najpierw tak. Ale kurzy się. Sorry, ale za długo celujesz. Dobrze walczysz z wami, no... Prawdę nie lada orężem. Kim jest miecz przodków. Mumia, chodź zatem. Zobaczymy, co potrafisz. Czyli nic ciekawego, no, trudno. Co mamy? I ciężka skrzynia na początek. Dobra, teraz ją też weźmiemy. A co, pisało w świątyni jest skrzynia. Nie chowaj broń, kurde, pomyliłem skok z chowaniem broni. No ale w wielu grach jest skok właśnie na spacji, to sorry. Mogą się pomylić. Dobra, szybko. Najpierw to wyczyśćmy, to miejsce z tego wszelkiego gówna. Kurde, nie wieśmy, szejmy się go... Tiku, przepraszam. Dobra, idzie kolejny zombie, chyba to już jest? Nie, mumia. Nie ma pałki, to wiem, że to jest mumia. No... Zapacięcia sztuka płana ożywieńców. Też dali. Au! Dobra, jeszcze się dużo nie oberwałem. Chyba, niech on tu podejdzie lepiej. Nie wiem, ile ich tam jest, to jest też problem. Ała! Kurde. Magium lodu. Tam chyba nie było szkieltu, bo szkielta wyciąłem. No, mumie tylko zostały. Dawaj ją. Ciechaj, ciechaj. Ała! Tylko zejdź mu z oczu, zejdź mu z widoku! Dobra, piątka. Idzie, idzie, dobra. Masz przerypane. Ty cwaniaku. Masz przechlapane, ja ci to gwarantuję. Nawet nie próbuj. Giń! No, koniec z wami, paskudy. Dobra, otwieraj. A, to jest ta waza, którą Ilja chciał. Sorry, że już nie mogę się dostać. Ale to wina Gonzalesa. Że nie chciał ze mną pogadać. Stara skrzynia, jak super. Jakiś amulet łowcy. Dobra, no stare skrzynie też całkiem są pokaźne. Szkoda, że do nich nie ma pomocy, jeśli chodzi o szukanie. No i dobra. Mamy i koronę. I ostatni artefakt, to już daje nam 5 w sumie, czyli 5 koła punktów razem.
Dobra, tu otwierałem skrzynię, gdzie tu była ciężka na samym... Tutaj. Nasza upragniona ciężka skrzynia. Jeszcze lepsza kusza. Kusza bojowa, dawaj, zamieniamy. 190 obrażeń. No, to jest porządna kusza teraz. A tym oto sposobem, kochanie, wydaje mi się, że dochodzimy już do końca odcinka. Mam nadzieję, że w miarę odcinek się spodobał i że nie przeszkadzało wam to, że rewolucja zaczęła się wcześniej niż się spodziewałem. Ale nie ma to znaczenia. Czas teraz zająć się Warantem na dobre. Myślę, że kolejny odcinek poświęcę na szukanie tych ciężkich skrzyń jeszcze. A w tym momencie dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. Siemka.